Cześć, jak zwykle w jesieni pod rzepnickim dębem zbieram żołędzie. Nie robię tego co roku, bo żołędzie zwykle pojawiają się co 2 lata, a ten rok jest żołędziowy, czyli Indianie powiedzieliby, że to dobry rok. To ogólnie nie jest dobry rok, jak wiemy, z powodu pandemii, ale dla przyrody jest to dobry rok, bo żołędzi jest bardzo dużo, a więc dziki będą tłuste, myszy będzie dużo, będą miały dużo dzieci. No a my teraz, przy drugiej fali pandemii, możemy zbierać zapasy na zimę. Popatrzcie, zbieram żołędzie. To jest ten... Sięgnę jeszcze, żeby było widać cały czas moje żołędzie. Zbieranie żołędzi to jest taki atawizm. Właściwie no, już na wiosnę, przy tej pierwszej fali koronawirusa, zrobiłem sobie zapasy, kupiłem mąki, makaronu, konserwy w sklepie, no bo wiadomo, że łatwiej jest takie zapasy zrobić niż zbierać je w przyrodzie. Natomiast robię także zapasy z dzikich roślin, różnego rodzaju przetwory z grzybów, dżemy, powidła, a także właśnie zbieram żołędzie. Ale te żołędzie zbieram, prawie co roku, dlatego że jest to taki atawizm, jest to coś, co po prostu coś takiego instynktownego i po prostu czasem nie wiemy, dlaczego coś robimy, a są to bardzo głęboko ukryte wspomnienia z dawnych pokoleń. Coś, co w naszych genach jest, mamy jakąś taką predylekcję do właśnie orzechów, żołędzi. Wiemy, że jest to pożywne i tak jak myszy czy wiewiórki, o tej porze roku może nas opętać instynkt ich zbierania. Widać to u dzieci, no one bardzo lubią właśnie żołędzie i kasztany. Ja też, ja się zamieniam w dziecko o tej porze roku i po prostu nie mogę się oprzeć. Przechodzę koło dębu i od razu karton żołędzi. No jestem teraz przy największym dębie w Rzepniku, około 500-letnim dębie Jagiellon. Właśnie w czasach kryzysu powinniśmy myśleć o tym, co jest pierwotne, co jest takie zasadnicze, a więc wracać do starych przyjaźni, do rodziny, pamiętać o tym, że właśnie nasze te podstawowe związki społeczne mogą nam pomóc w warunkach kryzysu, ale także powinniśmy wracać do starych pokarmów. I tak jak mówiłem, żołędzie to jest jeden z czołowych pokarmów znany w wielu kulturach, w wielu krajach. Są gorzkie, ale jak już wspominałem wiele razy, przy odpowiednim odgoryczeniu, płukaniu w wodzie czy gotowaniu można je tej goryczki pozbawić. I warto mieć takie zapasy, różne, nawet jeśli się zmarnują. Właśnie ludzie mówią, no nie będę robił zapasów, bo się zmarnują, zjedzą je mole. A okazuje się, że robienie zapasów jest czymś takim właśnie bardzo, bardzo pierwotnym i jest częścią czego można by nazwać po angielsku redundancy, czyli taka, wydawałoby się, niepotrzebny nadmiar. Taka redundancy występuje w naszych organizmach, dlatego że mamy 2 nerki, mamy 2 płuca, mamy kilka płatów wątroby, a więc po prostu zapasowe części. To tak jak mieć 2 samochody, tak? Bo jeden stary nie sprzedajemy go, tylko zostawiamy jeszcze, bo a nuż ten nowy gdzieś tam się zepsuje, albo my będziemy mieć wypadek, to będzie 2 samochód, w który można wsiąść i podstawowe rzeczy załatwić. Tak samo redundancy jest w naszym DNA. My mamy bardzo dużo takiego DNA, co nie wiadomo do czego służy. Ono służy do różnych rzeczy, ale często są to różne zapasowe kopie genów albo geny od dawna nieużywane, wyłączone, ale są sytuacje, kiedy te geny można jeszcze włączyć, albo gdy się jedna kopia genu zepsuje, to wtedy używamy drugiej. Podobnie jest z tym głupim moim instynktem zbierania żołędzi. Nawet jeśli te żołędzie tylko zjemy na warsztatach, albo spleśnieją, albo zjedzą je myszy, no to może warto mieć takie pudło żołędzi w domu. Warto mieć różne zasoby, które wydają się kuriozalne, ale czasem mogą się przydać. A więc właśnie zapasowe siekiery, zapasowe noże, słoiki z przetworami, które nawet jeśli połowę z nich tylko zjemy w tym roku, w warunkach
jakiegoś takiego wielkiego kryzysu mogą nam się przydać. Zadajmy sobie pytanie, czy będzie teraz kryzys? No bo ja przewidywałem na wiosnę, że może się nawet cała cywilizacja załamie, czy załamie się cały system bankowy. No to się do końca nie stało, ale jesteśmy dalej w poważnym kryzysie, dzieją się różne nieprzyjemne rzeczy w gospodarkach świata. No i zawsze warto jednak myśleć w tych kategoriach, co się stanie, jak runie cały system finansowy, tak? Co będziemy jedli, z czego będziemy żyć. Ja widzę to w tej chwili tutaj u nas we wsi, jak wiele osób z miasta przyjeżdża i pyta, a proszę pana, nie ma tu jakiegoś domu do sprzedania? Ludzie uciekają z miast jak szczury i mają rację, tak? Może jeśli mamy dużo pieniędzy i zasobów, to oczywiście warto mieć jedno mieszkanie w mieście, ale jeśli takich zasobów nie mamy, to lepiej mieszkać jednak w miejscu, gdzie mamy własny ogród, gdzie możemy posadzić nawet własne ziemniaki, czy w piwnicy przechować zapasy, a w momencie, kiedy znowuż popieprzony rząd, szaleńcy wprowadzą wszędzie noszenie maseczek, to po prostu no będziemy mogli sobie przynajmniej we własnym domu bez tych maseczek chodzić. To jest zarówno straszne, co przeżywają mieszkańcy miast właśnie w warunkach kryzysu. My tutaj na wsi właśnie możemy trochę jednak inaczej na to patrzeć. Ja muszę powiedzieć, że co roku zwiększam ilość ziemniaków, które uprawiam. W tym roku już miałem 4 rządki i po prostu no, niosąc 2 wielkie kosze ziemniaków wczoraj, myślałem sobie, o kurczę, jak fajnie właśnie mieć własne ziemniaki. One smakują no cudownie, zupełnie inaczej niż te ze sklepu. Ja też jestem strasznie leniwy, jak większość ludzi, po prostu nie chce mi się uprawiać wszystkiego i zbierać wszystkiego, ale to poczucie właśnie, że to jest lepsze, że to jest smaczniejsze, jest niesamowite. Trudno przewidzieć, co się stanie za kilka miesięcy, natomiast na pewno warto dalej trzymać duże zapasy żywności i podstawowych narzędzi, na pewno dalej warto zgłębiać archaiczne techniki przeżycia, zdobywania pożywienia, mieć w domu kominek, mieć w domu jakąś kuchnię na drewno, mieć dostęp do patyków czy gałęzi, żeby można było napalić w piecu, jak wyłączą prąd, mieć trochę świeczek, mieć bliskich koło siebie, mieć dostęp do czystej, pitnej wody, a także no, zacząć uczyć się uprawiać podstawowe rośliny pokarmowe. Tu zarówno ziemniaki, jak i inne takie warzywa lżejsze, mniej skrobiowe, ale także może nauczyć się uprawiać zboże, mieć małe poletko jakiegoś orkiszu czy innej starej odmiany czy gatunku zbóż niezniszczonych przez współczesną biotechnologię. No, w tej chwili widać, wyszło szydło z worka i widać, jak państwa, nie tylko Polska jeszcze nie jest najgorsza, ale ogólnie państwa na świecie próbują kontrolować swoich obywateli bardziej, wprowadzić system totalitarnej kontroli wszystkiego, śledzenia obywateli i jakby interesowania się tym, co robią, gdzie są, w sposób przerażający. Jest to absolutnie przerażające, jestem absolutnie wrogiem większości obostrzeń, które obecnie są stosowane. Przy tej wiedzy, którą mamy o koronawirusie, powinniśmy po prostu normalnie żyć i jakoś no, nie dać się ponieść temu szaleństwu i temu śledzeniu codziennych statystyk i wyliczaniu chorych. Codziennie umiera bardzo dużo ludzi na różne choroby i naprawdę przestańmy z tą paranoją. I wróćmy do takich podstaw. No ale kończąc ten mój wywód dzisiejszy, który się zaczął od żołędzi, bardzo was zachęcam do tego, żeby się jednak przenieść na wieś i co, jest dużo jeszcze miejsc w Polsce, gdzie domy są dosyć tanie, ziemia jest tania, nawet jeśli nie ma domu, to może zacząć budować jakąś chatkę, nawet taki domek letniskowy, do którego będzie można uciec w czasie kryzysu.
Tutaj na Pogórzu Dynowskim naprawdę jeszcze ceny i ziemi, i domów nie są wysokie, ale też są inne miejsca w Polsce, gdzieś tam na Lubelszczyźnie czy Świętokrzyskim, gdzie można bliżej może centrum Polski się osiedlić. Nie wiem, jak jest na zachodzie, może też są miejsca, gdzie jeszcze nie jest bardzo drogo. Także warto mieć ten swój kawałek ziemi, te swoje nawet pół hektara po to, żeby właśnie coś tam posadzić, czy mieć w okolicy las albo drzewa, gdzie można przynieść gałęzie, skąd można przynieść gałęzie czy patyki, żeby napalić w piecu. Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne, ale przezorny, zawsze ubezpieczony. Pozdrowienia i życzenia jak najmniej stresującej jesieni.